istotne jest to, że ten film jednak przedstawia nam historię w sposób bardzo wyważony, moim zdaniem. Nie wiem, no pamiętasz, jak wyszliśmy z tego filmu, powiedzieliśmy, kurczę, Koszałka aż zbyt wyważony momentalnie. Zdecydowanie jest filmem bardziej historyczny niż Kos, który mieliśmy okazję tutaj w podcaście omawiać. Bardzo wiele faktów się zgadza, poza tymi, które my obaj stwierdziliśmy się, że się nie zgadzają, ale jest to naprawdę film niezły i muszę powiedzieć, że Marcin Koszałka nam się rozkręca bardzo jako reżyser tego typu filmu, bo tutaj mamy film, gdzie poza pewnymi dłużyznami, nie rozkręceniem pewnych ról, mamy naprawdę film bardzo dobry, z dobrymi prawie wszystkimi rolami głównymi i to jest rzecz niezła, bo to wszystkie główne role to ciągną i role i epizodyczne i drugoplanowe także. Mamy stylizowaną góralszczyznę, która nas nie śmieszy i nie denerwuje i nie ma wokół niej żadnych dyskusji takich jak wokół rosyjsko-polskiego Roberta Węckiewicza z Kosa.